Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi. Chcę Wam dzisiaj przedstawić strój, już taki bardziej normalny, damską postać. Będzie to taki mało wymagający strój, także bardzo prosty dla każdego. Każdy sobie z nim poradzi. Przede wszystkim musimy właśnie na kobiecej postaci kupić właśnie ten top z linii śmierci. W zależności jaki chcecie kolor, ja będę robił biały, a możecie także zrobić zielony, powiem Wam właśnie elementy, które musicie zrobić. I musimy ściągnąć rękawiczki oraz odsłonić głowę. I taki sam top z butami go zapisujemy na pozycji numer 1. Po zapisaniu przechodzimy na męską postać. Będziemy robić jogery białe. A pokażę Wam jeszcze, gdzie znajdują się zielone. Jakbyście chcieli mieć zielony taki strój, to po prostu zakładacie ten top z linii śmierci zielony, a potem na komponent pokażę Wam, jakie wstawić na nim zielone jogery. A my będziemy robić białe, jak już wcześniej Wam mówiłem. Także jak już mamy założony ten top biały, zapisany na pozycji numer 1, zmieniamy po prostu postać. Zmieniamy postać na męską. I udajemy się do sklepu, aby zakładać wybrane komponenty. Czyli bierzemy mojego czarnucha. Opsi tutaj pomoże. Da pierwszy strój taki uczciwy. Oprócz tej topless naszej pierwszej pani. A teraz pokażę Wam już taki bardziej normalny strój. Bardzo prosty, jak mówiłem wcześniej, nie przynosi żadnego problemu, każdy sobie z nim poradzi. I teraz na faceta od razu ściągamy, zakładamy te rękawiczki, te czarne, bez palcy, się tu pozycję. Teraz top, to jest właśnie, to jest ta kamizelka motocyklowa, zakładamy właśnie tą. 54, a pod nią musimy wrzucić zwykłą koszulkę czarną. Zwykłe koszulki, wskakujemy na zwykłe koszulki i właśnie pozycję numer 61 chyba, tak? No i teraz zakładamy shorty i teraz właśnie te, które mam na sobie, dają białe jogery, czyli właśnie te paski 10. A my musimy założyć białe, jak chcecie mieć zielone jogery, to zakładacie te białe, właśnie te 18. I teraz jeszcze tylko buty, więc oczywiście buty trampki, pozycja numer 2, pozycja numer 2, trampeczki. Te różowe właśnie za kostkę. I oczywiście maskę świąteczną. Przypominam Wam, z maskami świątecznymi jest tak, że musicie mieć inną niż na drugiej postaci, aczkolwiek jedna maska na cztery powinna Wam zadziałać, mimo wszystko, że znajduje się na drugiej postaci. Tak jak jest w moim przypadku, właśnie ta maska, którą ma Opsi, posiada też moja damska postać, a mimo wszystko przenosi te stroje. Tylko właśnie ja wchodzę przez właśnie tą akcję, tę próbę czasową na kreatora najpierw, a z kreatora dopiero wchodzimy na wybraną postać, wybieranie postaci. Także też macie już maski, które posiadacie na obu postaciach, to właśnie spróbujcie zrobić to też w taki sposób. No i oczywiście w próbie czasowej potwierdzamy próbę czasową w prawo i wtedy wchodzimy na kreatora. I z kreatora zmieniamy postać. No i teraz już powinniśmy się rozrespić dokładnie w takim stroju, czyli jogery plus te na barkach takie resztki stroju i zwykła jakaś bluzeczka. Właśnie tak musicie, taki musicie mieć efekt jak ja. Jak macie inny, to znaczy, że Wam nie wyszło, maska Wam nie działa lub po prostu coś daliście złego. I teraz jak już mamy ten taki strój, wchodzimy po prostu na
akcje stworzone przez Rockstar przeciwko i szemranego gliny standardowo. W szemranowym glinie ustawiamy stroje na posiadane przez graczy i zatwierdzamy ustawienia. Ubiór. I teraz tylko zapraszamy do gry i odpalamy. Czyli tak jak zwykle. I normalnie wchodzimy teraz na wybór strojów i dajemy raz w prawo i w lewo i dostajemy właśnie już nasz top, resztki właśnie tej góry, pasek taki na rzepce, no i oczywiście czarne rękawiczki i buty z linii śmierci. I nastrój już jest gotowy. Robimy tylko raz właśnie tą szemranego glinę, także zaczynamy od czegoś prostego, ale fajnego. Myślę, że bardzo fajny strój. Teraz tylko zakładamy oddycharkę. Wchodzimy na kreatora. Z kreatora robimy sobie własną akcję stworzoną tylko dla siebie, dla zaproszonych. I lecimy zapisać ten strój w sklepu, czy gdziekolwiek tam jesteście. Ja jestem akurat u siebie w bunkrze, więc po prostu go zapisujemy. I teraz to już go zapiszemy, to udajemy się jeszcze do sklepu przy plaży z maskami. Tu oczywiście możecie według uznania zrobić co chcecie z głową. Ja jeszcze na kobiecej postaci nie mam kasku, także najchętniej to bym mi założył ten biały kask kuloodporny, znaczy kuloodporny, nie kuloodporny, bo nie jest kuloodporny, ale wygląda jak kuloodporny biały, i właśnie tą maseczkę, którą wam teraz pokażę. Właśnie tą maseczkę, tutaj ona się znajduje, tych narciarskich, o właśnie tą białą, o tą, tutaj czarną z białym napisem. To jest chyba pozycja, już nie pamiętam, 40 coś chyba, nie? 8. No i do tego jeszcze kask. Tutaj właśnie fajnie wyglądał ten kuloodporny, ale myślę, że ten, który założymy, też jest spoko. A no i wcześniej jeszcze, teraz możecie, no w sumie nie musicie jeszcze zapisywać, bo ten kask wchodzi bez problemu. Jakbyście chcieli coś założyć przez teleskop, no to oczywiście najpierw trzeba go zapisać. Wybrany element, tak. No i teraz założymy jeszcze ten kask. Ja tu ten motocyklowy jakiś rzucę. To jest spoko wygląda. Myślę, że tutaj już górę zrobicie w własnym uznaniu. O, właśnie ten kask fajnie wyglądał, tylko biały. Musimy nad tym jeszcze popracować. Kupić, zadać jakieś fajne kaski. No, a my tu wrzucimy właśnie ten, też by spoko wyglądał z tymi asami. Też myślę, że elegancko. Ten też spoko. Ten też spoko. Ale ja osobiście wrzuciłem coś bardziej takiego jeszcze zasłynę. Właśnie z tejże z kolcami. Zrobiliśmy naszą białą damę. Myślę, że na początek bardziej taki strój jest w porządku, naprawdę w porządku. No więc macie pierwszy strój z jokerami. Według prośb, waszych próśb, proszę bardzo, pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że UFC go nie ma, nie było i nigdy, co? Lipy nie będzie, yo!